Do Lidla, do Lidla. Po promocję tam. Parking tam. Ram, pam, pam, pam. Cześć, witam was moje fany w takim trochę nietypowym odcineczku na moim kanale. Nietypowym, ponieważ to będzie taki vlogasek. Dziś niesamowicie fajne klozuszki się ukazały w Lidlu i cóż, idziemy je sobie kupić, bo jak wszyscy wiemy, jak sobota to... Tylko najpierw jeszcze jakieś śniadanko zjem. O, to będzie dobre. Jakiś talerz. Kurteczka. Czapeczka. A torebki nie biorę. Buciki. Sobota to... Kup więcej, kup więcej. Też ładny szronik tam mamy po drodze. W ogóle strasznie zimno jest. A to jest nasz olkuski znak rozpoznawczy, taki rycerz, który mamy bronić oczywiście przed Maćkiem. O, a tu kupuję psu karmę. Do Lidla, do Lidla. Kochani, olku, już ósma rano. Jak wymarłe miasto normalnie. Sobota, ósma rano. O tej godzinie to się wraca do domu dopiero. A oni, a w sumie może śpią. O, to kochani, olkuski rynek. Tu normalnie można pograć sobie w szachy. Na zimę oczywiście pionki sprzątają. Tam mamy lodowisko, które lada chwila... O, choinkę! Wczoraj jeszcze jej nie było. O, choinkę nam zrobili. Ja pierdził, dzień mnie nie było, zrobili choinkę. Lodowisko, mówię. No i tutaj miejsce takie, widzicie, podeścik, gdzie wieszamy, prawda, ludzi, wszystkich youtuberów, którzy nie lubią, którzy przyjeżdżają do olkusza, no, wieszamy ich tam. Patrzcie, kurde, jaki szronik, ale by fajne zdjęcia się, kurde, porobiło. No, ładnie jest, ładnie. Do Lidla, do Lidla. Ręka mi zamarza, docencie to. Dajcie subika i plusika, bo mi łapy odmarzą. Nie wiem, czy ja kupię te klocki, jak łapy mi zdrętwieją. Mamy też park, jak widzicie, kochanieńcy. No, jest to park imienia Klocku Zaura w Olkuszu. No nie, no dobra, na to was pewnie nie nabiorę. Ale jesteśmy w trakcie etapu rozmów na temat, żeby to park właśnie mojego imienia. Znaczy na 50% to będzie park mojego imienia. Znaczy na 50%, no ja jestem za. Teraz tylko muszę iść do urzędu, żeby zaakceptowali. No, tu czasem z pieskiem sobie biegamy. Po promocję tam. Do Lidla, do Lidla. O, jak widzicie, po naszej tablicy w Olkuszu za dużo się nie dzieje. O, ale przynajmniej nikt nie umiera. No, tym bardziej, jak widzicie, co można robić tu w sobotę, jak nie. Po promocję tam. O, kochani, zaraz zobaczycie. Patrzcie tu w tą przestrzeń. Patrzcie, patrzcie. Jest! Podbiegnijmy trochę, kurde, żeby nam nie wykupili tych klocków. No, podbiegnijmy. Ło, uwaga, ledwo uciekło życie. O, jest, kochani. Uwaga, i teraz wszyscy na raz. Parking tam. Ram, pam, pam, pam. Jest parking. Ram, pam, pam, pam. Nie oszukiwali w reklamie. Ram, pam, pam, pam. O, nie lubię sklepów, które oszukują, a tu. Ram, pam, pam, pam. Dobrze, dobrze się zaczyna. O, jest Mikołaj za złoty 45. Czas, czas. Ale my tu nie po Mikołaja. Ram, pam, pam, pam. Tu, żeby zaparkować, to trzeba dać kopertę. Dobra, kochani, wchodzimy. Ciepełko. Takie klocki to pewnie gdzieś tu będą, nie? Nie no, żart, muszę mojej dziewczynie na sałatkę rzeczy pozbierać. Kurde, to było chyba coś takiego. I broku, szukajcie ze mną broku. A ja widzę, 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 widzę. Kurde, szukając klocków, trafiłem na jakiś dziwny dział. Nie wiem, co by tu można było kupić. Ha, pierwszy raz jestem na tym dziale, nie wiem, co tu się kupuje, więc ja wychodzę. Nie wiem w ogóle, czemu tu trafiłem. Słyszycie? Leci. Jakie fajne bombeczki. Wróciły też te playtime'y. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pojawiły się też inne ciekawe zestawy klocków. Patrzcie. Ala duplo, takie coś nam się pojawiło. Bob budowniczy. O, ciekawa alternatywa do duplo. Ale szukamy... O kurde, znowu tutaj. Czemu tu znowu źle skręcił? No i patrzcie, co znalazłem. Co ciekawe, nie ma tego u mnie zbyt dużo, ale patrzcie. Te małe, żeby było ciekawie, są w polibaszkach. Dopiero te większe... Playtime, dobrze się zapowiada. Są w tych opakowankach. Co my sobie tu weźmiemy? Ten samolocik to chyba nie. Tego
strażaka to nie. To mi się przyda, wiadomo, przyda mi się WTF-om policja. No to must have absolutny. Kurde, tych ninjów też rozważam, ale czy to nie jest za drogie na mój biedny budżet to autko? O, tu jakiś typ z psem. Tego nie widziałem w gazetce, więc to sobie weźmiemy. Jest tam ten zestaw. Gdzie jest mój must have? Gdzie jest mój must have? Co my sobie jeszcze tu dobierzemy? Tu jest coś dla dziewczyny. A nie, a to jest dla dziewczyny. Dobra. Kurde, wyjątkowo mały wybór. Wydawało mi się, że na necie to było znacznie bardziej urozmaicone. Dobra, jest coś na podróbkę Ninjago. Też sobie to weźmiemy. Ale wypadałoby, że to jest coś większe z kartonu, nie? Kurde, ale fajny trakt. Kon drogi będzie. Duży wóz płytyny. Kurde, dom na plaży. Nie no, musi być. Musi być dom na plaży. Dobra, ja kochani, mamy krotuszki. Zawijam w takim razie. No i zaraz w domu zobaczycie, co sobie kupiłem. Kurde, bo jeszcze chwilę. Mamy taki wóz strażacki. Co tam jest na dole? To znów wóz strażacki. Dobra, mamy też właśnie taki zestawik z wozem policyjnym. Tego typka, kurde, czy na pewno chcę tego typka, niech stracę. Przyjeda się. Tutaj ten wyścigowy, czy wyścigowego nie chcę. Tutaj, a nie, to też jest hipek, kurde. To może być dobre, gdzie tu jest szczytnik cen? Ja muszę zobaczyć, ile kosztuje, może stać mnie na wszystko. A, jest też bocik ten z tego. Kurde, dobra. No nie, no nie są. O, tu coś jeszcze, o kurde. O, żeś ty, to jest jeszcze fajne. Dobra, ja muszę zobaczyć, ile to wszystko kosztuje, bo wiecie, jest pierwszy, do wypłaty daleko. Co my tu jeszcze mamy? Nie, dobra, wszystko przyjrzeliśmy, czyli mniej więcej wszystko już tutaj widzieliście, co oni mają do zaoferowania. Wbrew pozorom znacznie więcej ich było, kurde, na internecie, więc dużo zestawów też tutaj mimo wszystko nie ma. Dobra, Lidl, mądry wybór, to się okaże. Gdzie to ma kod? 35 zł. Nie, to może poczekamy. Jak się okażą dobre, to weźmiemy. Ten zostawiamy. Ale patrzcie, znalazłem też te duże zestawy. W międzyczasie w ogóle coś takiego jeszcze. Tak na marginesie. I mam ten duży statek, a to już w ogóle będzie drogie. I mamy, patrzcie, jakąś świątynię Ninjago. A to już będzie w ogóle 64. A, są to ceny. Aha, ja czytnika szukam. No dobrze. Za te małe kartoniki płacimy 12,99 zł, a za te 7. Dobra, lecę do domu to odpakować. I po krzyku. No i spójrzcie. Znowu parking tam ram pam pam pam. Dobra, kochanieńcy. Miałem wam w sumie pokazać w domu, co w końcu zakupiłem. Ale tak kurde, myślę sobie, tak średnio jest czas. Kurde, muszę nagrać jeszcze przecież na bazowego klockozaura. Muszę kurde nagrać jeszcze na klockograura. I naprawdę nie mam za bardzo czasu. I fajnie by było tak wrócić do domu i od razu ram pam 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 nakręcić wam, prawda? Znaczy zmontować ten filmik, a nie kręcić. Więc wybaczcie, ale pokazóweczka będzie w locie. Przede wszystkim, no cóż, nie mogłem zrobić inaczej, jak kupić tego seciku, prawda? Tu ciekawe mamy, te nadruczki ciekawe się prezentują. O, znowu mnie prawie auto przejechało. Na ile to będą wyglądać, są nadruki. Ciekawi mnie, jak one faktycznie będą wyglądały. No, tratwa, zrzynka, krabów jest JJ z Lego. No, ciekawi mnie, jak to się będzie kleić. 13 zł cena tego zestawu, więc jak sami widzicie, stosunkowo bardzo niedużo. I jest to, widzimy, Island. Więc kurde, co ciekawe, z dwóch stron ta sama grafika, żeby było ciekawiej. Ale co tam dalej? Muszę się przepakować, bo się nie mieszczę w reklamówkę. Kozi ser. Dobra. Od razu lepiej. Dalej mamy kolejnym zestawem, na który się skusiłem. No jest ten pan. No to już widzieliście przy koszu, tak? No głównie dlatego, że piesek. Ja jestem fanem piesków. Sam mam pieska, więc no kurczę, ciężko się było nie skusić. I to jest pickup truck. I on helps children develop creativity and fine motor skills. No, bo może nam znaleźć motor, tak? Engineered by Goody, czyli to jest chyba firma, która te klocki wykonuje. No te hipki zupełnie inne niż, kurde,
w tamtych playtime'ach, ale mnie ciekawią najbardziej. Swoją drogą wiem, że takie pustki są w Olkuszu o godzinie już 9 rano, głównie dlatego, że wszyscy są właśnie w Lidlu, ale ta reklama działa. Kolejnym zestawnikiem, któremu nie mogłem się oprzeć, jest, tak jest, coś ze świata Ninjago, Ninja Spider. I ten zestaw też pomaga dzieciom tutaj znaleźć motor, fajn, kompatible z innymi klockami, co ciekawe, więc zobaczymy, jak to ma się z Lego. No tu również elementy niby te nadrukowane tutaj są, zobaczymy, jak ma się nadruk, a jak się mają naklejki. Marka Playtime mnie zaskakuje, ponieważ jest to marka, której ja dałem kiedyś 0 na 10, więc Pająk Ninja jest polskie tłumaczenie nawet. Wspomaga kreatywność i motorykę, jedna figurka i wiele akcesoriów, jak to oni pisali. Uwaga, pasy. Kurde. Szybko, 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 zabiją mnie, Jezu, zabiją mnie. Dobra, udało się, nie zabili mnie. Przeżyłem, także będzie filmik, spokojnie. No i ostatni zestaw, póki co, bo mówię, kurde, ten lodowy bar mi kusi, tylko no kurczę, wiecie sami, 35 zł, to już jest fajny secik z Lego, no nie dam, no podróbki podróbkami, ale kurde. Ale jeszcze na tym kanale nie zarabiam, a więc sami rozumiecie. No i tuż, o kurczę, ci ludzie się pojawili. No i ostatnim zestawem, któremu nie mogłem się oprzeć, jest, o, ten water skying boat, przetłumaczony na łódź do nart wodnych. Jest instrukcja, tam się przebija, nie wiem, czy widzicie w środku. Fajnie. No i cóż, 87 elementów. Fajnie, lubię cyfrę 87. To trochę jak mój rocznik. No i też zapowiada się całkiem fajna gazetka, znaczy gazetka, zestawik. Jak będzie w oryginale? Jak to rozpakujemy? Oczywiście to będzie maraton, wszystkie 4 dni zestawy będą pod rząd, czyli w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę. Możecie spodziewać się zestawów? Jak będzie fajnie, to dokupię. Kurde, gazetki Lego. Gazetki Lego, gazetki Lego. Nie patrz tam, nie patrz tam, nie patrz tam, nie patrz tam. Nie masz hajsu, nie masz hajsu. Najbliższe 4 dni oczywiście będziemy nawalali odcinkami, więc oglądajcie koniecznie. Patrzcie, tu już moja najwierniejsza publika czeka na swojego króla YouTube'a. O, witam, witam moich widzów, witam moje fany. Tak się licznie zebrają. Patrzcie, jak lecą, bo idzie król YouTube'a. Patrzcie, jak lecą, idzie król YouTube'a. Król YouTube'a, tak jest, promocje tam ram pam pam pam. No, witam, witam fany, witam, ale bez autografów, bez autografów. Proszę mi dać przejść, ja mam ważną misję, idę kręcić filmy. Dajcie przejść fany, dao. Kurde, tą choinką, to mnie zaimponowali. Olkusz pierwszy raz ma nawet ładną choinkę. Jaki ładny łańcuch na tym choinkę mamy. Ciągnie się poza choinką. Dobra, tu idziemy do domu. A nie, o, odruchowo, tam jest dom. No już prawie w domku, żeby kochanicy nie było. Oczywiście Lidl nie zapłacił mi ani grosza za nic. Ba, to ja jeszcze u nich pieniądze musiałem zostawić. Nawet o rabat nie prosiłem. Tak żeby nie było, absolutnie nie jest to sponsorowane. Cały mój kanał co do zasady nie może być sponsorowany. Wtedy nie byłby rzetelny. Także, no, sami rozumiecie. Od jutra będą recenzje. No i cóż, dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek. Nie fajny w ogóle vlogasek, nie? Jeżeli podobają wam się vlogaski, to piszcie, a postaramy robić się to zdecydowanie może częściej, nie tylko na tym kanale, ale też na innych. Jeżeli lubicie oglądać moje życie prywatne, moje miasto i mojego psa i moich fanów, no to mówię, piszcie, a może będziemy robili to znacznie częściej właśnie tego typu vlogaski. Widzicie już rycerza? Widzicie? Tam jest rycerz. Jest nasz znak rozpoznawczy rycerz. Także piszcie, jeżeli chcecie więcej vlogasków. Jeśli nie, no to widzimy się wkrótce. Najbliższe 4 dni to będzie coś, czego na tym kanale jeszcze nie było. Codziennie filmiki przez 4 dni. No i będzie się działo, wiadomo. Oglądajcie, czekajcie, lajkujcie, subujcie, bo ciekawie jest. No i domek, piesek już czeka. Uj, jakoś winio, chodź Ani. Chodź Ania, przywitasz się. Też jesteś moim fanem. Aha, nie przywitasz się. Aha. Też jesteś tą osobą, która nie subuje tego kanału i nie subuje Klocko Graura? Aha. A później się dziwisz, takie wyświetlenia. Przynajmniej wy subujcie i lajkujcie te inne filmy. No i do zobaczenia na recenzjach. Bye!